Dobra, udało się. Czasówkę mamy zaliczoną. Teraz tylko pytanie, czy tutaj nie ma nigdzie lumów? Nie, nie ma. Dobra, możemy iść dalej w takim razie. Tu nic nie ma? Nie ma. O, jest i on. Potężny beczka. Gdyby to była wersja na PS1, to on by się tutaj zaczął bronić zaraz. Dobra, na razie tutaj z nim poszło całkiem w pytę. Tu nic nie mamy. Teraz jak pójdziemy do góry, to wiem, że on tam też tam będzie. Prawda? Ta, bo jak żeby inaczej. Nie, ja tu nie chciałem iść. Co ja mam teraz zrobić? Bo już nie pamiętam. A, walka z ninjosem znowu. Uciekamy, uciekamy. Nie ma co. On tymi bombami śmierdzącymi będzie w nas rzucał. A my mu przynajmniej do połowy HP zjedziemy, albo nawet poniżej połowy. Myślę, że ja go prędzej wykończę. Dokładnie. Dobra, tutaj będziemy mieli nasz exit, to ja pamiętam już, że tutaj jakby jaskinie echa się kończą właśnie na tym exicie ze szczytu świata. Połączony z jaskiniami echa, więc tja. Teraz zobaczmy tu. I idźmy teraz na walkę z tym ninjosem. No jak ja mam go pokonać? Mam chyba nawet pomysł, jak pokonać tego ninjosa.
Elo. Dawaj, leć tutaj to, tu platformo. Musimy ten, zdobyć klatkę. I lecimy. O, i złote pięści mamy. Super. No i teraz mamy poziom już zrobiony na 100%. Więc możemy teraz spokojnie iść bić się z ninjosem, który tam uwięził tego króla małaków albo tinsinów, jak chcemy sobie ich nazwać. Myślałem, że ona mnie trafi, ta beczka. Dobra. Runda druga, frajerze. Hono tu. Ty, to może w ten generator musimy właśnie naparzać. Tak, w to musimy naparzać. A przez chwilę myślałem, że w niego musimy naparzać. To gościu, to ty jesteś pryncypał za 2 złote, we tam. Utkaj, najlepiej. To by już mało HP zostało, gościu. No, uratowaliśmy króla Tinsinów. To lecimy teraz, kurde, na sam koniec. Nie no, całkiem fajnie ogarnęli końcówkę tego poziomu. Przynajmniej jest jakaś nowość. Teraz jeszcze tą beczkę się pozbyć, ale to myślę, że to też jest formalność. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No idziesz? A, już nawet najlepsze jest to, że się nawet muzyka sama w sobie skończyła, nie? Ty, no gdzie on palas? No chodź. W oryginale, tak jak były tam te złote pięści przy tronie, to tam właśnie był ten, król Tinsinów, który właśnie był uwięziony, więc... We wszystkich wersjach, poza wersji na PS1, bo oczywiście tego poziomu nie było w wersji na PS1, to właśnie ten król małaków wszedł z tych powiedzmy takiej piwnicy, czy nie wiem jak to nawet nazwać. A tutaj nawet całkiem ciekawie to ogarnęli. Fajny był ten dodatkowy boss fight. Ten mini boss fight, no bo w sumie to bardziej mini boss niż boss. Mamy oczywiście poziom zrobiony kolejny na 100%. Ale ja nie będę robił bonusu, bo ja nie umiem tego robić. A zapiszę sobie w razie co, czemu by nie. 57%, to też jest dobry wynik. Well done, Re-Man. One more generator and the factory will open. There's a balloon which will take you to the first generator. Did you see it?
Czyli musimy jeszcze lecieć balonem, żeby ten ogarnąć drugi generator. Okej. Brzmi to jak plan. Brzmi to jak dosyć udany plan. Więc lećmy w takim razie do tego baloniku. Ale ich porobiłem, nie? To są kurde gałgany za 2 złote. O! I tutaj oczywiście kolejny plus, że do urwiska dostajemy się nie w normalny sposób za pomocą portalu, tylko właśnie balonem. To może i są pierdoły, ale to są pierdoły, które normalnie moim zdaniem cieszą oko. Bo przynajmniej jest jakieś, wiecie, normalne wytłumaczenie, że hej, poza portalami to Rayman jest w stanie się normalnie jakimś transportem dostać do tych poziomów, a nie tylko by ciągle na łatwiznę szedł i by portalami leciał. No tu w międzyczasie będą nas jeszcze robopiraci atakować, tego nie było oczywiście w wersji na PS1 i PC, bo pamiętam, że tylko jedyne co nas atakowało to był statek więzienny. Więc mamy tutaj małe urozmaicenie w tej wersji. No i to jest to samo, co się zwykle dzieje właśnie pod koniec tej sekwencji, czyli nigdy w tą klatkę trafić nie mogę. Typowo. No, oczywiście nie zmienia to fakt, że tutaj czerwone rakiety również występują w tym poziomie, tak jak to było właśnie w wersji na PC-ta i na PS1. Jedyne czym one się różnią od zwykłej rakietki to jest tylko kolor, w zasadzie nic więcej. Dobra, udało się w końcu zniszczyć klatkę. O, i Rayman płynący na Carmen. (grywa) 59%, nice. Ta sekwencja była normalnie w poziomie urwisko. Wiem, że to była ostatnia z kolei sekwencja urwiska, bo następna sekcja, którą będziemy robić, to będzie sekwencja wzięta z jaskini Echa, tak więc teraz myślę, że się nie dziwicie, dlaczego powiedziałem, że te dwa poziomy są połączone. W ogóle ten poziom się mega pusty wydaje, bo tutaj normalnie by nas ten przecież statek atakował i te rakiety. W ogóle w wersji na Nintendo 64 ten soundtrack, co teraz leci, brzmi tak żałośnie, że to jest naprawdę hit, nie? W ogóle jak pierwszy raz usłyszałem tę muzykę, to miałem troszeczkę taką schizę, że dosłownie co się dzieje w ogóle. Czy to normalny soundtrack się włączył, czy to jakaś schiza się teraz tutaj
odpaliła. Bo serio, to w ogóle nie pasuje do Raymana 2. I to nie mówię, że to jest jakiś ekskluzywny dla Revolution, tylko normalnie w wersji PC-towej i PS1-kowej to leciało, nie? To jest chyba najmniej pasujący soundtrack z całej gry. Moim skromnym zdaniem. No i pościg trwa dalej w najlepsze. Nic się w sumie tutaj nie zmieniło. Pamiętam, jak za młodu miałem w ogóle problemy z tym pościgiem, bo zawsze, kurde, ten brzytwobrody trafiał w ten most, po czym ja zawsze spadałem, nie? Czyżby znowu tutaj była konfrontacja z ninjosem? Czy z robopiratami? A, z robopiratami. W ogóle po co ja z nimi walczę, ty? Lecę do przodu, a nie. Nie będę tutaj czasu tracił w ogóle na walkę z nimi. Chyba, że muszę. No dobra, no to jak muszę, no to wtedy coś innego. Wtedy zawalczę, niech będzie. Ty! Niech oni się sami wykończą, to będzie dopiero Big Brain. Patrzcie, jak się kurde wykończyli. Co za Mongoły. Tutaj troszeczkę zwalili, bo tak trochę z dupy się nagle Rayman ten spadł do tej sekcji z jaskini Echa. Tu mogę przyznać, że w ogóle zdymali trochę Ubisoft. Mogli to lepiej ogarnąć. No ale dobra, nie jestem tutaj od krytykowania, tylko od grania. Więc no. Lećmy do przodu. Okej, okay. Teraz trzeba do góry się dostać. Dobra, nie ma tutaj nic poza tym. Myślałem, że to jakaś klatka będzie, a tu jednak nie. Znowu zdymałem, ale przy okazji Luma zebrałem. Nie czuję, gdy rymuję. No i tutaj nic nie ma. Przynajmniej na razie. Ponieważ tu normalnie w wersji PC-towej byłby portal, który zabrałby cię do rozdroży marzeń. Jezu, do czarodziejskiej polany, nie do rozdroży marzeń. I tam byś mógł zebrać pozostałe lumy. Aczkolwiek tego też nie ma w wersji Revolution, z tego co widzę. Tak więc, no, ciekawie. A nie ma dlatego, że po prostu pozbyli się tamtej sekwencji z Revolution również. Więc to nie jest do końca taki 100% port wersji PC-towej, kurde. Skoro się tego pozbyli. Au. O! Pomyliłem przyciski, ale i tak się udało, więc XD.
Ale ten poziom tutaj jest zielony. On chyba nawet nie był aż tak zielony w wersji PC i PS1. O, Robopirat na hita. Jak miło. Kolejne minigierki chyba będziemy mieli odblokowane zaraz, więc będziemy mogli się na nich potem skupić. I teraz trzeba będzie ogarnąć ten przycisk, żebyśmy mogli dalej polecić, bo tak to byśmy w ścianę uderzyli. Dobrze. Na razie fajnie tu poszło. Ta, drugi generator będzie. No to dawaj, ninjos, chodź, klepiemy się, ziomek. Kurde, przydałyby się te trochę ulepszone pięści, te przyspieszone. Albo te złote pięści, to by w ogóle nam ułatwiło kompletnie zniszczenie tego generatora. Dawaj, hono tu. Hono, ziomek. No idziesz? Czy stoisz, kurde? I właśnie to była sekwencja jedna z cięższych, jeżeli chodzi o ten jaskinie echa. W sensie, jeżeli to był poziom jaskinie echa w wersji normalnej. Z tą, wiecie, beczką, gdzie trzeba było po prostu latać. Bo nigdy nie ogarniałem tego. Swoją drogą bardzo ładne te niebo tutaj jest. To muszę przyznać, że naprawdę, kurde, twórcy się ładnie postarali. O takie, wiecie, elementy graficzne, ale jednak. Ale jednak to niby jest taka pierdoła, która cieszy oko, nie? Dobra, zapisujemy 64%, tak jak Nintendo 64. Co, macie mi coś do powiedzenia? No, więc dzięki temu udało nam się odblokować fabrykę i kiedy dojdziemy do tej fabryki, to będziemy mogli dostać się do ostatniej świątyni skał i lawy, gdzie tam zawalczymy sobie z ostatnim... Nie, przepraszam. Przedostatnim strażnikiem, ponieważ jest jeszcze jeden w tej wersji strażnik. Więc myślę, że chyba jako dobre podsumowanie zagramy sobie chyba w jeszcze dwie minigierki albo trzy. Zależy, ile nam się udało odblokować. O ile coś odblokowaliśmy. Dobra, zobaczmy, co nam się odblokowało. To zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Aha, czyli tamta minigierka nam się odblokowała. Grab Challenge. Dobrą w ogóle minigierkę wcisnąłem? Bo mi się wydaje, że ją już robiliśmy. Woohoo!
O Jezu, to jest minigierka nawiązująca do Raymana jedynki. O Jezu. Ale ona trudna jest. Jeszcze raz. My to zrobimy. Mam rozkminę nawet, jak to zrobić. Pyk. No, weź. Dokładnie. Będziemy coś takiego robić. Easy to było. Ta, jesteśmy naprawdę bardzo szybcy. No kurde, weź ty, nie kłam chociaż, Lee. Chociaż ty nie kłam. No, i tyle w temacie. Pozdro 600. Możemy sobie zasejwować teraz. Mamy i tak już, kurde, sporo zrobionego, więc na dzisiaj myślę, że to byłby koniec. Następnym razem, kiedy byśmy się spotkali w Raymanie 2 Revolution, to myślę, że byśmy trochę już pociągnęli gierkę do końca, bo tu już nam naprawdę niewiele zostało, już mamy ponad połowę gry za sobą. Dajcie znać w ogóle, czy wam się podoba ta seria, czy jest sposób ciekawy i informatywny prowadzona, bo jestem po prostu tego ciekaw. Staram się mówić jak najwięcej, aczkolwiek czasami są momenty, gdzie powiedzmy skupiam się bardziej na muzyce i żebyście wy również się skupili na tym takim fajnym klimacie Raymana 2. No cóż, napiszcie, dajcie znać, czy macie jakieś wspomnienia z daną tą planszą, czy nie. W sensie z taką, którą dzisiaj robiłem i ogólnie jaką robiłem w tej serii. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja mile widziana, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zapraszam po więcej, zapraszam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord, linki są pozostawione w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana 2 Revolution i tylko. Trzymajcie się, cześć i adios.